Cześć, witam wszystkich w kolejnym podcaście SST Sport Science Team. Dzisiaj z nami jest Mateusz Pręgel i będziemy rozmawiać o kwestii budowania masy mięśniowej, czyli w zasadzie o popularnych błędach, o tym jak dobrać odpowiednią podaż energii, makroskładników i czym tak naprawdę jest budowanie masy, z czym powinno się wiązać, a jakie fałszywe obiegowe opinie krążą o tym jakże ważnym w kontekście sportów sylwetkowych czasie. Jeśli szukacie wiedzy opartej na dowodach naukowych, nie przedstawiających samych oczywistości, tak popularnych teraz w social mediach, to zapraszam Was na gainsdesire.pl, gdzie znajdziecie różne tematyczne szkolenia w tematyce sportowej, a z kodem podcast macie również 20 zł do wykorzystania za darmo. Na początek cześć Mateusz. Cześć Mikołaj. Więc myślę, że nie przedłużając, zaczniemy sobie od zupełnych podstaw, czyli w ogóle kwestia budowania masy, co jest optymalne pod kątem podaży energii i poszczególnych makroskładników, bo to wydaje się być sprawą nadrzędną. Pewnie jak większość osób tutaj wie, bo zazwyczaj naszymi słuchaczami są osoby przynajmniej średnio zaawansowane i mające jakieś pojęcie w temacie, odpowiednim stanem do rozwoju masy mięśniowej, czyli przede wszystkim tej hipertrofii, jest surplus kaloryczny. Jest surplus kaloryczny, jest dodatni bilans energetyczny, czyli taki stan organizmu, w którym po prostu będzie to zachodziło optymalnie ze względu na działanie aparatu enzymatycznego. Przede wszystkim powinniśmy tutaj wspomnieć o samej kluczowej pod kątem budowania masy mięśniowej reakcji, czyli syntezie białek mięśniowych, a mówiąc jeszcze dokładniej o bilansie pomiędzy syntezą białek mięśniowych a rozpadem białek mięśniowych. Więc oczywiście, jeśli chcemy doprowadzić do hipertrofii, więcej białek w mięśniu, czyli w tym wypadku już białek miofibrylarnych, musi być syntezowanych niż białek, które się rozpadają, bo oczywiście proces syntezy i rozpadu cały czas zachodzi jak gdyby w kółko, no i bilans pomiędzy syntezą a rozpadem, czyli inaczej synteza białek mięśniowych netto, to jest to, co nas powinno interesować. No i w tym kontekście można powiedzieć, że to działanie aparatu enzymatycznego, a w zasadzie taka najważniejsza reakcja, o której warto wspomnieć, to jest sama aktywacja kompleksu mTORC1, która odbywa się przede wszystkim na błonie lizosomalnej. Tam dochodzi do reakcji translokacji, czyli po polsku to się chyba nazywa zakotwiczanie tego kompleksu mTORC1. Czyli należącego oczywiście do podjednostki katalitycznej mTOR. No i jeśli ten kompleks mTORC1 zostanie zakotwiczony do lizosomu, a następnie zostanie aktywowany, wtedy rzeczywiście dojdzie do zwiększenia tempa syntezowania nowych białek w naszych mięśniach. No i to jest oczywiście główny proces związany z budowaniem masy mięśniowej, ale z drugiej strony ten surplus energetyczny, o którym na początku wspomniałem, jest też potrzebny do hamowania, jak gdyby do zmniejszania ekspresji reakcji katabolicznych, w tym wypadku do powiedzmy zmniejszania aktywności takich szlaków jak AMPK, z czym związane na przykład jest aktywacja tuberyny i zmniejszanie również samej aktywacji mTORC1. Więc to wszystko jest ze sobą powiązane, natomiast zarówno zwiększanie tempa syntezy białek mięśniowych, jak i zmniejszanie rozpadu będzie nam potrzebne i do tego właśnie z kolei będzie nam potrzebny surplus kaloryczny. Natomiast jak to wygląda w przypadku bilansu zerowego i deficytu? Może się odniesiesz, Mateusz, bo to jest też taka ciekawa sprawa. Szczególnie ludzi chyba interesuje właśnie kwestia budowania masy w deficycie, czyli w zasadzie taki temat rekompozycji, jak to widzisz, jak obecna literatura fachowa się w tą stronę zapatruje. I generalnie o rekompozycji zwykle się mówiło, że jest to możliwe tylko u osób niezaawansowanych, czyli powiedzmy początkujących na siłowni, czy też wracających po pewnej przerwie. Czy też u osób otyłych, które mają sporą nadwyżkę tej tkanki tłuszczowej, czyli spore te zapasy wewnątrzustrojowej energii. I
Ten ostatni przegląd zasugerował, że w zasadzie u osób, które trochę dłużej już trenują, również ta rekompozycja jest możliwa. Także oczywiście rekompozycja będzie bardziej prawdopodobna właśnie u osób początkujących, u osób wracających po kontuzji, czy tam po jakiejś przerwie od treningu, czy u osób z otyłością, ale wydaje się, że u osób trenujących już jakiś czas też jest możliwa. Tylko tutaj, co mi się wydaje, takim ograniczeniem literatury jest to, że jeśli spojrzymy na te badania, które dotyczyły tych osób wytrenowanych, to zwykle kryteria pokazywały na przykład, że te osoby wyciskają powiedzmy 1,5 razy masę ciała na ławce, robią 2 razy masę ciała w ciągu, czy tam na przykład, że trenują po prostu regularnie od 3 lat. Czyli w badaniach określamy takie osoby jako osoby trenujące, czy osoby wytrenowane, ale niekoniecznie wydaje mi się, że może się to odnosić do osób na bardzo wysokim poziomie, które już tej masy mięśniowej mają no, bardzo dużo zbudowanej i są blisko takich swoich jakichś pewnych limitów. Wydaje mi się, że w takim przypadku mogłoby to wyglądać trochę inaczej i tam już ciężko mówić o takich próbach rekompozycji. Aczkolwiek u osób trenujących powiedzmy tak z takim średnim stażem i tym bardziej u osób początkujących, tak jak wspominałem, ta rekompozycja jest jakąś opcją i wydaje się realna. Teraz muszę właśnie w zasadzie jak doprowadzić do takiej rekompozycji. Tak jak wspomniałeś, to się tyczy takiego bilansu zerowego, czy też lekkiego deficytu. I jeśli w takich warunkach zadbamy o odpowiednio dopasowany trening oporowy, czyli no tutaj na pewno myślę, że zaraz więcej o tym powiesz, ale jeśli po prostu ten trening będzie odpowiednio intensywny, z odpowiednią objętością, i będzie spełniał wszystkie te warunki wymagane do uzyskania optymalnej hipertrofii i do tego dodamy relatywnie wysokie spożycie białka, czyli relatywnie wysokie, mówię powiedzmy między 1,6 a 2,2 grama na kilogram masy ciała, to są te zwykle takie podawane ilości optymalne do budowy masy mięśniowej i tutaj literatura też raczej się skłania właśnie do takich wartości. Chyba, że spojrzymy na badania Jose Antonio. Tak, jeśli spojrzymy na badania ekipy Jose Antonio, to tam nawet do 4,4 grama na kilogram masy ciała te ilości białka dochodziły i faktycznie obserwowano tam pewne korzystniejsze zmiany. Jest to jakaś wskazówka. Ale ta metodologia też, umówmy się, nie była tam idealna. Tak, dokładnie. Co właśnie chciałem też powiedzieć, że pojedyncze prace faktycznie mamy, no dosłownie pojedyncze i tej samej grupy badawczej jest większość z nich. Także ja bym właśnie pozostawał bardziej sceptyczny i skłaniał się do tych ilości powiedzmy między te 1,6 a 2,2, czy 2,5 grama na kilogram masy ciała. Tak, i to są właśnie te główne warunki, czyli powiedzmy zerowy bilans energetyczny, czy lekki deficyt, odpowiedni trening oporowy, podaż białka, do tego oczywiście odpowiednia regeneracja, czyli zadbanie też o sen, bo wiemy jak korzystnie, jakby, a raczej jak niekorzystnie słaby sen wpływa na te proporcje między tkanką tłuszczową a masą mięśniową, które są tracone w trakcie redukcji, czy też zyskiwane w czasie budowy masy mięśniowej. Także to by były właśnie te takie główne czynniki i to, co miałbym do powiedzenia o rekompozycji. Mm-hmm. No dokładnie, tutaj ja zgadzam się, że dobór tego treningu oporowego w okresie deficytu, tak, bo jednak ta rekompozycja wiąże się z musem znajdowania się w pewnym deficycie, jest o tyle trudne, że tutaj tak naprawdę ze względu na tą podaż energii musimy bardzo dobrze wykalkulować sobie ten trening i musimy znaleźć się w takim idealnym punkcie, gdzie będziemy maksymalnie możliwie nasilać tempo syntezowania białek mięśniowych treningiem, ale z drugiej strony musimy znaleźć się w punkcie, gdzie będziemy bardzo jak najmniej nasilać rozpad białek mięśniowych indukowany treningiem, bo jak wiemy, trening oporowy zarówno będzie wpływał na tutaj
w nasilanie tempa syntezowania białek mięśniowych, jak i nasilanie rozpadu białek mięśniowych, więc tych serii nie może być ani za dużo, ani za mało i bardzo ciężko jest trafić w taki idealny punkt, w ten taki golden point, żeby to osiągnąć. Myślę, że to jest pierwszy powód, dlaczego ciężko jest robić tą rekompozycję. Druga sprawa, właśnie też dobór tych makroskładników, to o czym wspomniałeś. Tutaj problem polega na tym, że okej, fajnie było mieć dużo białka, albo powiedziałbym inaczej, optymalnie białka pod kątem nasilania znowu tego tempa syntezy białek mięśniowych. Z drugiej zaś strony wiemy, że jeśli jesteśmy w deficycie, a mamy ograniczoną ilość kalorii, to znowu windowanie tego białka do góry będzie nam odbierało możliwość odpowiedniej podaży węglowodanów. Tak? I tu mi się wydaje, że to jest ten powód, dla którego ja osobiście nie skłaniałbym się ku takim niektórym wnioskom, na przykład w tych wspomnianych wcześniej prac naukowych z ramienia José Antonio, dlatego że stosując tak ogromnej ilości białka, po prostu no, będzie ten deficyt węglowodanów, będą szybciej zachodziły adaptacje metaboliczne i generalnie może się to też odbić na tym performance treningowym. I znowu, co z tego, że my nawet mając troszeczkę białka, tam o te 5 czy 10% lepiej zastymulujemy tempo syntezy białek mięśniowych, skoro nasz trening będzie gorszy i ten MPS indukowany treningiem też będzie gorszy przez to i koniec końców wyjdziemy na minus, tak? Więc w rekompozycji wydaje mi się, że właśnie trudne jest to, żeby tam to wszystko idealnie poskładać, bo tak jak na tutaj surplusie kalorycznym, mamy możliwość pomylenia się w którąś stronę o spory procent. Tak, przy rekompozycji, tak naprawdę, jak już jesteśmy w miarę zaawansowani, to nie ma miejsca na pomyłkę. Albo zrobimy idealnie i coś tam tej rekompozycji zajdzie, albo po prostu ona się nie odbędzie. Druga sprawa to jest taka, czy nam się opłaca wykonywać tą rekompozycję, no bo jak wiemy, budowanie masy mięśniowej na deficycie kalorycznym, jakkolwiek już uważam, że jest możliwe, tak nie uważam, że jest w większości przypadków czymś optymalnym, bo to będzie bardzo wolny proces, dużo wolniejszy niż na dodatnim bilansie kalorycznym, no i niestety ta masa mięśniowa będzie szła czasami tak powoli, że ludzie się po prostu zwyczajnie będą zrażać do treningu, bo nie będą widzieli efektów, tak? Tutaj tak naprawdę powstaje nam jakiś taki aspekt psychologiczny, nie wiem, jak się do tego odniesiesz. Tak, to jest też właśnie fajna obserwacja, że jeśli nie będziemy odpowiednio precyzyjnie trafiać w te założenia, jeśli nie będziemy odpowiednio właśnie trenować i dopasowywać tego jedzenia, to może dojść do sytuacji, kiedy też stoimy w zasadzie w miejscu, liczymy na jakąś rekompozycję, a w zasadzie nic nie uzyskujemy. Tak sobie stoimy w miejscu, ciężary nie idą w górę, sylwetka się nie poprawia, a my tkwimy sobie cały czas w tym samym punkcie. No i tak, i na pewno też te postępy będą wolniej widoczne niż w takim, powiedzmy, typowym cyklu, że trochę masy, później sobie to redukujemy i wiadomo, i jest to bardziej po prostu takie zauważalne, że cały czas coś się dzieje. A jeśli my tak stoimy, powiedzmy, na tym samym poziomie i liczymy na jakieś takie drobniejsze zmiany, to też może trochę zniechęcać czy demotywować i po prostu no, w ten sposób też sabotować trochę te nasze rezultaty i radość z całego procesu treningowego. Okej, więc może przejdźmy w takim razie już do konkretów, czyli pierwszy konkret, jak dobrać ten surplus kaloryczny, tak? Jakiej wielkości surplus powinien to być. Uważam, znaczy z tego, co mi się wydaje, tutaj najnowszą pracą taką przeglądową, która badała ten temat, to było Magnitude and Composition of The Energy Surplus for Maximizing Muscle Hypertrophy i to była praca Aragona, Szyje i Brada Schoenfelda, chyba z tego roku, albo z 2019, ale wydaje mi się, że to chyba była 2020, o ile się nie mylę. W każdym razie to była... 2019. Okej. Okay. W każdym razie z tego, co mam teraz przed oczami, bo akurat sobie odpaliłem tą pracę, to tutaj tak naprawdę dwóch panów, którzy można powiedzieć, że są głównymi głowami, jeśli chodzi o hipertrofię na świecie i tą kwestię taką naukową, science-based. Oczywiście
sugerują surplus kaloryczny w kontekście optymalizacji budowania masy mięśniowej, ale sama wielkość tego surplusu, jak się okazuje, powinna się różnić w zależności przede wszystkim od stopnia zaawansowania. No i co ciekawe, również od gdzieś tam tej kwestii ilości tkanki tłuszczowej i czasu, w którym już w tym surplusie się znajdujemy, ale przede wszystkim od tego stopnia zaawansowania. I tutaj, jeśli chodzi o osoby niewytrenowane, sugeruje się gdzieś tam mniej więcej 20 do 40% powyżej zera kalorycznego, czyli mniej więcej 500 do 1000 kilokalorii surplusu. Natomiast u osób bardziej zaawansowanych, wytrenowanych, to powinno być około 10 do 20% powyżej zera kalorycznego i tutaj sugeruje się od 250 do 500 kilokalorii. Tak naprawdę to jest powiedzmy taki najnowsze źródło, jeśli chodzi o sugestie co do tego surplusu. No jestem też ciekaw, Mateusz, jak ty byś się do tego odniósł, czy widzisz jakieś sytuacje, w których od takich zaleceń powinno się odbiegać, jakoś to może się różnić. Tutaj też właśnie mam tą pracę przed sobą i myślę, że bardzo fajnie tam wszystko omówili. Wydaje mi się, że trzeba też podejść do tego od tej strony, jak dana osoba reaguje na wzrosty podaży energii. Bo jak wiemy, są osoby o tak zwanym oszczędnym fenotypie, które na wzrost podaży energii będą reagowały w zasadzie nijako, czyli nie będą się więcej ruszały czy coś, nie będą miały więcej ochoty do takiej spontanicznej aktywności fizycznej. A mamy też osoby o nieoszczędnym fenotypie, tak zwane, które jak damy im 1000 kalorii dodatkowych, to one 600 czy 700 z tych kalorii po prostu przepalą na ruszaniu nogą, kręceniu się, pójściu na jakiś spacer, wierceniu się i tak dalej. Więc, czyli w skrócie po prostu, jak metabolizm będzie reagował u danej osoby, nie? Tak, dokładnie. Właśnie jak dana osoba będzie reagowała na te zwyżki energii. No i to jest właściwie już takie coś, gdzie ciężko podać konkretne rekomendacje, tylko po prostu trzeba obserwować, jak dana osoba reaguje i ewentualnie stopniowo tej energii dodawać. Ale jeśli chodzi o same te konkretne wartości, które tutaj panowie Aragon i Schoenfeld podają, czyli powiedzmy te 20-40% u początkujących i 10-20% u bardziej zaawansowanych osób, no mi się one wydają całkiem sensowne i zasadne. Wiadomo, jeśli jeszcze odejmiemy te parę procent, które dodatkowy tref tej dodatkowej żywności będzie odejmował, czyli termiczny efekt pożywienia, no to też troszkę mniej będzie, mniejsza będzie ta nadwyżka, ale mając właśnie na uwadze jakby zdolność do budowy masy mięśniowej, ten potencjał, który dana osoba jest w stanie mieć, no to te osoby początkujące będą mogły szybciej to budować, więc ta nadwyżka trochę większa jest jak najbardziej zasadna. Ja tu bym chciał jeszcze poruszyć taki jeden temat, mianowicie wiemy na dzień dzisiejszy, że wielkość surplusu będzie determinowała tempo przyrostu tej masy mięśniowej. I mam tu na myśli, że oczywiście im większy surplus, tym szybciej będziemy doprowadzać do hipertrofii, więcej tej masy mięśniowej będziemy w stanie zbudować w danym okresie czasu. Tylko że niestety będziemy budować też oczywiście więcej tkanki tłuszczowej. No i jestem ciekaw, Mateusz, jak z twojego punktu widzenia to wygląda. Mianowicie właśnie, gdzie leży ta granica przyrostu, powiedzmy, całkowitej masy ciała, której raczej nie powinniśmy przekraczać, czyli to takie, chodzi mi tutaj o nadawanie tego tempa podczas właśnie budowania masy mięśniowej, zarówno osób bardziej początkujących, jak i osób zaawansowanych. Jestem ciekaw, jak z tego punktu widzenia to wygląda. Tak, no jeśli będzie większy surplus, no to faktycznie może iść trochę szybciej ta masa ciała i masa mięśniowa, czy też może dokładniej beztłuszczowa masa ciała, bo też nie do końca łatwo jest rozróżnić te dwie kwestie i to jest też taki istotny czynnik, który może trochę modyfikować to, jak będziemy to postrzegać. Ale właśnie warto to trochę wypośrodkować, bo
Tak jak wspomniałeś, za większym surplusem będzie szedł trochę szybszy wzrost beztłuszczowej masy ciała, ale będzie też szedł niewspółmiernie większy wzrost tłuszczowej masy ciała. Jest takie badanie pilotażowe Ribeiro i współpracowników z roku bodajże 2019, w którym porównywali u startujących amatorsko kulturystów wielkość surplusu. No i po prostu przez okres 6 tygodni połowa uczestników dostawała 6100 kilokalorii. No tam ta po prostu przydzielili takie wartości, a druga grupa dostawała 4500 kilokalorii. I o ile faktycznie grupa, która dostawała większy surplus, zanotowała trochę większy wzrost masy mięśniowej, tam różnica była bodajże 1 kg masy mięśniowej więcej, nie, pół kilograma więcej zbudowali, to w tym samym czasie zbudowali też kilogram więcej tkanki tłuszczowej. Czyli właściwie mamy zysk pół kilograma beztłuszczowej masy ciała, a kilogram no po prostu tkanki tłuszczowej. Czyli no dobra, budujemy trochę szybciej tą beztłuszczową masę ciała, tylko to trzeba będzie później redukować. Także według mnie na pewno jest jakiś taki pewien pułap, którego po prostu nie warto przekraczać, bo daje to niewspółmierne efekty. No i tak, co do jeszcze tego takiego optymalnego tempa, o którym wspomniałeś, to była też taka fajna praca z zeszłego roku. Tam na pewno jednym z autorów był Eric Helms, był jeszcze chyba Yuma Iraki. Nie pamiętam, kto był głównym autorem, ale tam oni doszli do wniosku, że takim optymalnym tempem przyrostu masy ciała w trakcie nadwyżki energetycznej powinno być między 0,25 a 0,5 kg na tydzień. Co ty o tym myślisz właśnie? Czy też byś się z tym zgodził? Wiesz co, ja ogólnie mam taką hipotezę i też powiem tutaj, jak ja podchodzę do swoich klientów i co uważam też za optymalne z nie tylko punktu widzenia takiego typowo naukowego, ale też takiego w pewien sposób praktycznego ze swojej praktyki zawodowej. Mianowicie, moim zdaniem tempo przyrostu masy ciała ogólnie w czasie surplusu kalorycznego powinno jak gdyby fluktuować. Ono nie powinno być równomierne w całym w tym okresie budowania masy mięśniowej. I zakładając, że zawodnik, bo ja głównie oczywiście zajmuję się zawodnikami, ale też chłopakami, dziewczynami, którzy trenują amatorsko, ale zakładając, że ta osoba kończyła redukcję, naprawdę zrobiła taką porządną redukcję, która jak wiadomo, no, chcąc nie chcąc, wiąże się z jakimiś tam adaptacjami metabolicznymi, wiąże się z jakimś tam spadkiem hormonów, troszeczkę mentalnie też te osoby, można powiedzieć, że one są mentalnie głodne, to ja uważam, że jeśli mamy na cel budowanie masy mięśniowej, dalszy progres, to pierwsza faza masy to powinno być takie bardzo szybkie zmierzanie ku set pointowi, czy też settling pointowi, czyli takiej ilości tkanki tłuszczowej, w której dana osoba czuje się świetnie. Mam zawodników, którzy przy 10% tkanki tłuszczowej już będą się czuć optymalnie, ich hormony będą śmigać. Są też osoby, które potrzebują dojść nawet do 18-20% tkanki tłuszczowej, żeby czuć się optymalnie. Często są to osoby, które gdzieś tam na przykład w okresie dzieciństwa były bardziej otyłe, ale w każdym razie i u jednej, i u drugiej osoby uważam, że pierwsza faza budowania masy mięśniowej, czyli też jakby nie patrzeć, faza surplusu kalorycznego najczęściej, powinna zakładać duży surplus kaloryczny właśnie w celu poruszania się tym szybkim krokiem ku setpointowi, settling pointowi, tak? Czyli w kierunku takiej ilości tkanki tłuszczowej, żeby ta osoba czuła się optymalnie, żeby ona mogła robić bardzo ciężkie treningi i czuła się świetnie. Bo wtedy dopiero, jeśli my dojedziemy do tego set pointu, my tak naprawdę możemy ciężko trenować, możemy super skupić się na typowo progresie budowaniu masy mięśniowej. Więc uważam, że ta pierwsza część masy to powinien być raczej ten większy surplus i powiedzmy takiej osoby średnio zaawansowanej, średnio, oczywiście to taki rzucam sobie, bo to jest kwestia indywidualna, dajemy na początku ten surplus rzędu 500, nawet 700 kilokalorii.
Po czym, w momencie, kiedy ta osoba dochodzi do set pointu, no to już ten surplus oczywiście zmniejszamy. I tak naprawdę uważam, że na początku ten surplus powinien być największy. To jest też kwestia taka psychologiczna. Jeśli nie dam osobie po ciężkiej redukcji czy po zawodach dużego surplusu, dużej ilości dobrego jedzenia, żeby naprawdę mogła zaspokoić nie tylko głód, ale i apetyt, jak wiem, to nie jest to samo, no to ja po prostu wiem ze swojej praktyki zawodowej, że to się skończy jakimś podjadaniem, napadami głodu, wychodzeniem do McDonalda, z jedzeniem bombonierki całej naraz i takimi różnymi akcjami, więc ja wolę dać duży surplus, dużo dobrego, nisko przetworzonego jedzenia, bo wiem, że to też się fajnie przełoży na kwestie typowo sportowe, kwestie związane z budowaniem masy mięśniowej. Natomiast im idziemy dalej w las, tym wielkość samego surplusu uważam, że się powinna zmniejszać. Po pierwsze dlatego, że podejście do tego set link pointu to już nie jest aż tak potrzebne. Ten głód, apetyt już się, że tak powiem, zmniejsza dostatecznie. Tkanka tłuszczowa już jest na takim poziomie, że wszystko jest ok, jest dobre samopoczucie, są ciężkie treningi możliwe do wykonywania. A po drugie, no niestety, ale wraz z surplusem kalorycznym zwiększa się ta nasza tkanka tłuszczowa, poziom stanów zapalnych, no i też wtedy taki bardzo duży surplus kaloryczny może być nawet niekorzystny, myślę, do czego jeszcze zaraz dojdziemy. Jestem ciekaw, jak ty, Mateusz, widzisz tą moją taką wersję tego wszystkiego. No myślę, że to jest fajne podejście, bo też tak jak współpracujesz z zawodnikami, to wiadomo, że przy takich bardzo ostrych docinkach, kiedy ten poziom tkanki tłuszczowej jest bardzo niski, no to zarówno nie są to optymalne takie warunki do intensywnego treningu, jak i to podejście, powiedzmy, mentalne nie jest na najlepszym poziomie, w najlepszym stanie, więc fajnie z tego trochę szybciej uciec do tego momentu, kiedy już osoba czuje się dobrze, jest w stanie wykonywać intensywne treningi, nie ma właśnie aż takiego dużego parcia, apetytu na różne produkty i po prostu dojście do tego momentu i stopniowa budowa masy ciała, masy mięśniowej według mnie brzmi bardzo sensownie i na pewno będzie fajnym rozwiązaniem. Dobra, to przejdźmy do makroskładników, czyli oprócz wielkości surplusu, który już umówiliśmy, pozostaje kwestia, jak jeszcze to rozłożyć w samo makro. No i może zacznijmy od białka, jako że to jest chyba najbardziej kojarzony ze sportami sylwetkowymi makroskładnik. Więc jeśli chodzi o białko, jakbyśmy spojrzeli sobie na tą pracę właśnie Alana i Brada Schoenfelda, no to znajdziemy taką informację, że w kontekście już tego surplusu, no to tutaj powinniśmy zwrócić uwagę na to, żeby jednak to taka ta dystrybucja białka była w miarę regularna, co jak wiemy wiąże się z tą specyfiką uruchamiania właśnie syntezy białek mięśniowych, no i że ta porcja białka, która powinna być gdzieś tam zapodawana co 3-4 godziny, to powinno być około 0,4 g na kilogram całkowitej masy ciała. No, czyli zazwyczaj to są takie dawki białka między 20 a 40 gramów. No i tutaj warto podkreślić, że chodzi tutaj o białko, które zawiera dostateczną ilość aminokwasów egzogennych w przypadku np. diet całkowicie roślinnych, prawdopodobnie ta ilość będzie musiała być podniesiona jakieś 15-20%, żeby też optymalizować tutaj ten MPS. Więc jestem ciekaw, Mateusz, czy ty masz podobne dane, czy może znalazłeś jeszcze coś innego w tej kwestii? No i jakbyś się jeszcze odniósł do, jeszcze, sorry, jakbyś się odniósł do kwestii całkowitej ilości białka właśnie w czasie budowania masy mięśniowej, może w porównaniu na przykład do deficytu, bo tutaj też wiele osób różnie to rozgrywa. Jestem ciekaw też właśnie twojego podejścia. Okej, no to moje podejście w zasadzie można podzielić, może nie do końca podzielić, ale warto wspomnieć tu właśnie o takiej stricte naukowym podejściu, czyli ja zdecydowanie uważam, że w okresie budowy masy mięśniowej te zalecane 1,6, 2,2 g na kilogram masy ciała jest po prostu wystarczającą ilością do
optymalnego wspierania tej budowy, tej masy mięśniowej. Ale warto zaznaczyć też taki jeden element, którym jest powiedzmy radość czy preferencje żywieniowe. Czyli jeśli dochodzi nam sporo energii do spożywania w trakcie budowy masy mięśniowej i to białko, które jak wiadomo liczymy zarówno z produktów zwierzęcych, jak i roślinnych, nie tak, że to roślinne się nie liczy, no ale jeśli tego białka na przykład z jakiegoś ryżu, makaronu, orzechów, pestek, czegokolwiek wpada nam sporo i żeby mieścić się w tych takich naszych zalecanych widełkach, mielibyśmy zjeść, nie wiem, 50 gramów mięsa do obiadu, bo no, na więcej nam nie starczy makro, bo się białko przykroczy, to ja tutaj pewną taką elastyczność bym zachowywał, czyli jeśli byśmy dochodzili do tych, nie wiem, 2,5 grama białka na kilogram masy ciała, żeby po prostu ta dieta była bardziej taka praktyczna i życiowa, no to nie mam z tym problemu, aczkolwiek jeśli ktoś chce zwiększać spożycie białka powyżej te 2,2 grama na kilogram masy ciała, tak po prostu, żeby nie wiem, budowa masy mięśniowej była lepsza, to według mnie no ciężko znaleźć jakby sensowne do tego podparcie. Także ja do podaży białka właśnie w ten sposób podchodzę. No i tak jak wspomniałeś, właśnie równomierne rozłożenie na przestrzeni dnia, na te 4-5 porcji, jak najbardziej się z tym zgadzam. To ja tylko dopowiem, że tutaj jeśli chodzi o kwestię tych górnych granic podaży białka, uważam podobnie, że w większości przypadków, i to też chciałbym zaznaczyć, że w większości, nie we wszystkich, no powyżej tych 2,2 grama białka na kilogram raczej nie ma co się spodziewać jakiejś istotnej optymalizacji efektów. Co więcej, dużo tutaj dowodów naukowych nawet wskazuje, że powyżej tam 1,6 grama w takim dostatecznym surplusie kalorycznym raczej już ciężko będzie optymalizować to samym białkiem dodatkowo, więc też tutaj warto zwrócić uwagę, jakiej wielkości mamy surplus, tak? Jeśli ten surplus jest bardzo duży, na przykład rzędu 700 czy 1000 kilokalorii, no to już tym bardziej nie ma sensu gdzieś tam windować tego białka mocno w górę. Jeśli ten surplus jest bardzo mały, no to może rzeczywiście zakręcenie się tutaj w okolicach tych 2,2, a może nawet 2,5 grama białka być może będzie miało jakiś sens, tego do końca nie wiemy, ale jeśli nam nasze preferencje żywieniowe, to o czym wspomniałeś wcześniej, i gdzieś tam chęć takie ustawienia makro istnieje, to w zasadzie nie uważam, żeby to też było jakimś błędem. Natomiast taką ciekawą relacją między podażą białka właśnie w okresie surplusu kalorycznego a deficytu, moim zdaniem jest to, że większość osób przesadza właśnie w deficycie kalorycznym i w momencie, kiedy są na redukcji, kiedy ilość energii, ilość kalorii, na którą mogą sobie pozwolić, jest w zasadzie mocno ograniczona, to większość osób zapodaje bardzo, bardzo dużej ilości białka, które z kolei ograniczają istotną, straszliwie podaż węglowodanów w czasie tego deficytu. No i stąd ja mam takie podejście, że już lepiej sobie trochę przesadzać z tym białkiem w okresie surplusu, gdzie i tak tych prawdopodobnie starczy nam miejsca na optymalną ilość węgli, niż przesadzać w czasie deficytu, kiedy będzie się to wiązało z deoptymalizacją innego makroskładnika, albo węglowodanów, albo tłuszczów. Oczywiście już szczególnie mam na myśli takie okresy redukcji, gdzie naprawdę tych kalorii nam aż tak dużo nie zostaje. Więc tutaj w ten sposób chyba bym do tego podszedł. I generalnie zgadzam się z Tobą, natomiast wiadomo, jeśli ktoś ma takie preferencje, a na przykład powiedzmy jest dużym kulturystą i w okresie tego surplusu kalorycznego musi jeść, no nie wiem, strzelam sobie tutaj teraz 5 czy 6 tysięcy kalorii, no to nie oszukujmy się, z samych takich produktów nie stricte białkowych tego białka już i tak będzie tyle wpadało, że rzeczywiście taka osoba może kończyć z 50-80 gramami
mięso na talerzu, co już się jej może za bardzo nie podobać, i to rzeczywiście wtedy też jest jakaś przesłanka, żeby sobie to białko zwiększyć. Aczkolwiek podsumowując. Właśnie, jeśli się tak wtrącę, ten koncept, o którym mówisz, czyli jak pierwszy raz od Ciebie usłyszałem, że na przykład pod koniec przygotowań do zawodów ucinałeś trochę białko, żeby tych węglowodanów było więcej, to według mnie to jest bardzo słuszna uwaga, bo no często się zapomina o tym, jak istotnym czynnikiem dla stymulacji syntezy białek mięśniowych jest właśnie trening oporowy, i pcha się to białko w kosmos na redukcji, zapominając, że węglowodany chociażby mogą pomóc nam w tym performance treningowym, a też patrząc nawet pod kątem sytości, to nie wydaje się, żeby więcej niż te 1,8 czy tam 2 gramy na kilogram masy ciała przekładały się poprzez to takie swoiste działanie białka na sytość. Także bardzo mi się właśnie podoba ten zamysł i te uwagi. To takie wtrącenie. No dokładnie, tutaj ja też nie mam na to papierów, ale naprawdę większość osób ucinając to białko pod koniec redukcji, no to ostatnie tygodnie, i pozwalając sobie na dużą ilość węglowodanów, naprawdę nie dość, że łatwiej robi się tą redukcję, wiadomo, też leptyna jest uruchamiana wskutek insuliny, poza tym daje to tą sytość na podobnym poziomie, czy będziemy mieli 1,6 g białka, czy 2,5 g białka, to o czym powiedziałeś, tak, że 1,6 się i tak nie obserwuje dodatkowego zwiększenia efektu sytości białka. No ale jest jeszcze trzecia sprawa, chyba taka bardziej mentalna. Po prostu mając dużo węglowodanów, już tam abstrahując od tego, że będzie nam to fajnie podnosiło NIT, ten nasz metabolizm w cudzysłowie nie będzie tak zwalniał, to daje nam to taką mentalną przewagę, że jesteśmy jednak bardziej troszeczkę naładowani, lepiej wyglądamy, i to też wpływa na tą jakość treningu, mam wrażenie, że jednak sportowcy są wtedy, atleci są bardziej zmotywowani do tego treningu. Ten trening jest przez to też trochę cięższy, lepiej gdzieś tam optymalizuje to właśnie uruchamianie MPS poprzez kwestie treningowe, no i to zatacza takie pozytywne koło. Więc akurat jeśli chodzi o szczególnie końcówkę redukcji, to ja uważam, że tutaj obcinanie tego białka do takich czasami nawet ilości poniżej tego 1,6 na kilogram może być takim game changerem, o którym w ogóle mało kto wie, i raczej wszyscy właśnie cisną to białko. Nie wiadomo jak pod koniec redukcji, a nie zawsze jest to pozytywne. No ale dobra, bo w sumie leci czas, a mamy dopiero obmówione białko, teraz kwestia węglowodanów. Jeśli chodzi o węglowodany, tak naprawdę większość zaleceń mówi, że węglowodany powyżej 3 gramów na kilogram masy ciała, ale wiemy też, że wpływ na podaż węglowodanów będzie miała aktywność w czasie dnia. I tutaj osób bardziej aktywnych, też które na przykład uprawiają inne sporty, może się przydać zwiększenie tych węglowodanów. No i Mateusz, jakbyś to widział, jeśli chodzi właśnie o ten taki drugi, chyba najbardziej kojarzony ze sportami sylwetkowymi makroskładnik. Wiesz co, jeśli chodzi o sport sylwetkowy i trening siłowy, to ja do węglowodanów podchodzę bardziej jako... wiadomo, jest to kluczowe źródło energii w tych wysiłkach, ale podchodzę bardziej tak od strony praktycznej, żeby po prostu to stanowiło pozostałą część energii po uwzględnieniu białka i tłuszczu. Czyli tak jak ustalimy już sobie białko, to ja później zwykle sugeruję, jeśli chodzi o podaż tłuszczów, między 20 a 35% energii. No to takie dosyć szerokie widełki, ale większość osób między te 25 a 30 się będzie wstrzeliwało ze swoimi takimi preferencjami, no i po prostu resztę daje jako węglowodany. Nie żeby jakoś umniejszać ich istotność, bo po prostu no są bardzo istotnym źródłem energii w tych wysiłkach, ale po prostu od strony praktycznej w sportach sylwetkowych czy siłowych raczej nie szukam podaży węglowodanów wyrażonej tam w gramach na kilogram masy ciała. Po prostu no, sugeruję dietę wysokowęglowodanową, a konkretna wartość będzie właśnie zależała bardziej od całkowitej podaży energii. No ale wiadomo, im więcej tych treningów, szczególnie jeśli dochodzą jakieś dodatkowe sporty,
no to tych węglowodanów też siłą rzeczy będzie więcej i potencjalnie będzie warto też rozważać bardziej targetowanie ich w okolicy treningu, czy też intra-workout. Także to tak stricte, jeśli chodzi o ilość węglowodanów. Fajne, to jest ogólnie świetna strategia, moim zdaniem to o której powiedziałeś, i sam stosuję. Mianowicie właśnie układanie sobie, jak już sobie ustalimy tą podaż kalorii, ustalamy sobie tą ilość białka, później ustalamy sobie tą ilość tłuszczów, tak jak wspomniałeś, te między 20-30% podaży energii z diety, chociaż też uważam, że tutaj przykładowo jak ktoś ma właśnie bardzo wysoką podaż energii, tam nie wiem, przykładowo 6-7 tysięcy kilokalorii, a takie przypadki też się zdarzają, no to myślę, że powyżej tych 100 gramów tłuszczów, 120 też, no nie widzę sensu, żeby wchodzić w większości przypadków, ale generalnie tak jak powiedziałeś, no i resztą właśnie uzupełniamy sobie węglowodany, więc myślę, że w zasadzie co do tych trzech makroskładników mniej więcej mamy to omówione. Ja w kontekście tłuszczów i węglowodanów będę chciał jeszcze zahaczyć w tym w kontekście jakości podaży samych produktów, ale to zaraz, bo właśnie w zasadzie powinniśmy już przejść do takiej drugiej kwestii, czyli skoro wiemy już o surplusie, wiemy już o takim, powiedzmy, ilościowej kwestii poszczególnych makroskładników, no to warto by poruszyć kwestię tej jakości żywienia w czasie okresu budowania masy mięśniowej, bo tu tak naprawdę moim zdaniem, i myślę, że się ze mną zgodzisz, leży błąd, przez który większość osób ma problemy z dobudowaniem tej masy mięśniowej. I tu chciałbym taką małą dygresję wnieść, że wydaje mi się, że wzięło się to generalnie z obserwacji osób, które są na środkach dopingujących. Osoby, które są na środkach dopingujących, bardzo często podchodzą, wielu kulturystów tak podchodzi, że no, okres przygotowania do zawodów, czyli ten okres, nazwijmy to redukcji tkanki tłuszczowej, tylko u nich to jest bardziej okres rekompozycji, ale nazwijmy to okresem redukcji tkanki tłuszczowej, to jest rzeczywiście taki czas, w którym jest bardzo ciężka praca, wszystko jest systematyczne, poukładane itd., itd. Potem są zawody, później jest okres budowania masy mięśniowej, który u części kulturystów, myślę, że nawet sporej części, jest trochę takim off-seasonem i oni sami często tak nazywają, że to po zawodach jest off-season, nie? I myślę, że to, że osoby, które trenują naturalnie, się tym sugerują, jest wielkim błędem. Dlatego, że kulturysta na dopingu rzeczywiście może sobie pozwolić mieć tylko redukcję i tam zarówno tracić tkankę tłuszczową, jak i nawet sobie poprawić te słabsze punkty w sylwetce, dobudowując masy mięśniowej. No, tak działają środki anaboliczne, że jest to możliwe jak najbardziej. Natomiast u osób naturalnie trenujących sugerowanie się takim modelem jest straszliwie zgubne. Dlatego, że osoby naturalne w czasie tego deficytu kalorycznego, redukcji tkanki tłuszczowej, no niestety nie będą miały możliwości budowania masy mięśniowej, a przynajmniej nieznacznej ilości masy mięśniowej i poprawiania jakichś mankamentów sylwetki. Natomiast robiąc z okresu budowania masy mięśniowej taki off-season, po prostu odbierają sobie, zaprzepaszczają cały ten czas, w którym mogłyby właśnie przepracować to i poprawić te mankamenty, dobudować masy mięśniowej, tak? Więc wydaje mi się, że właśnie stąd się wzięło takie błędne podejście robienia z masy off-seasonu. I ja to zawsze tak ubieram w słowa, że naturalny kulturysta, osoba naturalnie kształtująca sylwetkę, powinna do masy redukcji podchodzić w ten sposób, że masa to są, powiedzmy, takie 3 lata liceum, w których musimy się wszystkiego nauczyć, zdobyć tą wiedzę, przyswoić tą wiedzę, przerobić ten cały materiał. Natomiast ta redukcja to już jest sam egzamin maturalny. Wiadomo, egzamin może pójść troszkę lepiej, albo troszkę gorzej. Natomiast jeśli się uczyliśmy przez 3 lata w liceum, to i tak dobrze napiszemy tą maturę. Czy na 80%, czy na 95%, no to już zależy, może to zależy rzeczywiście od samej kwestii matury, czyli w tym wypadku takiej alegorii redukcji, okresu redukcji tkanki tłuszczowej. Natomiast
Jeśli zrobimy odwrotnie, czyli cały okres liceum po prostu nie będziemy się uczyć, będziemy wagarować, zupełnie nic nie będziemy robić i nagle przygotujemy się, obudzimy się 3 dni przed maturą, na maturę przygotujemy jakieś tam ściągi w rękawie, no to nie oszukujmy się, tak czy siak za dobrze tej matury nie napiszemy. No i wydaje mi się, że to mniej więcej tak działa właśnie z kwestią budowania masy mięśniowej i redukcją tkanki tłuszczowej. Musimy dobrze, solidnie przepracować przede wszystkim okres masy, bo to jest ten czas, w którym my realnie możemy zaprogresować, dobudować tej masy mięśniowej, a później na redukcji jak gdyby tylko odsłaniamy ten efekt. Natomiast większość ludzi podchodzi w ten sposób, że gdzieś tam skupia się bardzo na redukcji, przykłada się już na samej redukcji, tylko że odsłoni ten sam efekt co rok wcześniej, bo w czasie masy nie dołożyli oni w ogóle tej masy mięśniowej, tak? Jestem też ciekaw, jak ty do tego podchodzisz. Ja, to jest super obserwacja, że to, co się składa na ostateczny wynik w sportach sylwetkowych, to nie jest tylko to, jak bardzo dotniesz, ale też właśnie ile tej masy mięśniowej wniesiesz, więc jeśli się super przygotujesz do startu pod kątem docięcia, ale nic się nie poprawiłeś przez ostatnie parę lat pod kątem budowy masy mięśniowej, no to niewiele to w zasadzie wnosi, także to jest bardzo, bardzo fajne podejście. No i też takie bardziej, powiedzmy, rozluźnienie się w trakcie tego off-seasonu, w trakcie tej budowy masy mięśniowej, czy też korzystanie z bardziej takich popłynięcie w takie flow, że wysoko przetworzonych, smakowitych produktów i mocne rozluźnienie będzie promowało też większe przejadanie się, czyli łatwiej będzie nam przejadać te kalorie. No a jak już wspominaliśmy, te dużo większe nadwyżki, taka świniomasa, no to niewiele wymiernych efektów będzie to wnosiło i będzie wręcz trochę kontrproduktywne. Jeszcze taką dygresję bym wyrzucił. Bardzo podoba mi się podejście doktora Erika Helmsa do tego okresu budowy masy mięśniowej. On akurat określa to jako off-season i właśnie z tego, jak jego słucham i obserwuję, to jego podejście jest takie, że wiadomo, jest to taki okres na optymalizację budowy masy mięśniowej, ale też fajnie wypośrodkować to trochę z taką odbudową psychiczną i nauką, poprawą trochę relacji z jedzeniem, wplataniem jakichś takich okresów, nawet utrzymania czy jedzenia intuicyjnego, żeby znowu trochę takich bardziej ludzkich sygnałów podłapać. Także to też chciałem tylko tak zaznaczyć, że warto na to zwrócić uwagę, ale jak najbardziej się zgadzam z tym, co mówiłeś, że okres budowy masy mięśniowej często jest traktowany za bardzo jako takie wakacje i zapomina się, że tam tak naprawdę zachodzi ten progres, który się pokazuje na scenie. Dokładnie. No i możemy w zasadzie płynnie przejść właśnie do kwestii jakości żywienia w czasie masy i dobierania tych produktów. Nie wiem, że tutaj Mateusz będziemy się czym popisać, bo w zasadzie jak ustaliliśmy, że będziemy nagrywać ten podcast, to przede wszystkim chcieliśmy powiedzieć o tej kwestii jakościowego podejścia do budowania masy mięśniowej, no bo wiadomo, większość osób wie, że no, musi być ten surplus, musi być ten rozkład makro, ale w zasadzie jak mamy dużo kalorii, to będziemy sobie dojadać jakimiś tutaj ciasteczkami, tu jakimiś tam lodami i tak naprawdę możemy w końcu przekroczyć tą taką cienką granicę i niestety poprzez nieodpowiednie interwencje żywieniowe sobie utrudnić budowanie tej masy mięśniowej. No i Mateusz, oddaję Ci głos, jak Ty byś podszedł właśnie w kontekście dobierania tych produktów i tej takiej jakości żywieniowej w czasie budowania tej masy mięśniowej. No to jest właśnie taka kwestia trochę bardziej skomplikowana, niż by się na pierwszy rzut oka wydawało, bo właśnie takie tradycyjne podejście, że na redukcji trzeba tak bardzo czysto, w cudzysłowie, jeść, bardzo rygorystycznie, bardzo zdrowo, bo w końcu jest mało kalorii, trzeba dbać o sytość i tak dalej, to ma jak najbardziej sens, ale z kolei to w trakcie redukcji nasz organizm więcej takich odstępstw jest nam w stanie wybaczyć, czyli sam deficyt energetyczny, niższa masa ciała, niższa tkanka tłuszczowa będą promowały poprawę
pewnych parametrów zdrowotnych, jak chociażby wrażliwość insulinowa. I jeśli w takich warunkach będziemy wyrzucać jakieś produkty bardziej rekreacyjne, wysoko przetworzone, no to więcej ten organizm nam wybaczy. Z kolei jeśli jesteśmy w nadwyżce energetycznej i nasz poziom tkanki tłuszczowej rośnie, no to te parametry, jak chociażby właśnie często wspominana wrażliwość insulinowa, będą się pogarszały. Kojarzę takie fajne badanie, gdzie uczestnicy byli przekarmiani przez tydzień. Oni tam dostawali ponad 6000 kilokalorii. No i w tym czasie ich masa ciała wzrosła o 3,5 kg. No i zaobserwowano bardzo istotny o 50% spadek poboru glukozy indukowanego insuliną. Czyli jak widzimy, w trakcie takich dużych nadwyżek, duże nadwyżki energetyczne będą promowały, że spada nam ta wrażliwość insulinowa. No i tak samo właśnie, jeśli już jesteśmy dłużej w tym surplusie, ta wrażliwość insulinowa może trochę spadła, no to gorzej będzie nam organizm wybaczał te jakieś odstępstwa. Czyli dochodzimy do takiego paradoksu, kiedy wydaje się, że im mniej energii mamy, tym bardziej powinniśmy dbać o tą jakość produktów. Z drugiej strony wiemy, że żeby czasami przejeść te potrzebne ilości energii, potrzebne do budowy masy mięśniowej, potrzebujemy wrzucić trochę bardziej okiszonych produktów, bo po prostu albo nie będziemy fizycznie w stanie tego przejeść, albo po prostu nam się nie będzie chciało, bo no, ile można jeść takich, jeść jakiegoś samego ryżu czy coś. Ale z drugiej strony wiemy, że powinniśmy w trakcie tej budowy masy mięśniowej bardziej uważać na takie produkty i zachować pewien umiar, bo będzie to niosło no, liczne niekorzyści, o których myślę, że ty będziesz mógł fajnie wspomnieć, jeśli chodzi chociażby o indukcję stanów zapalnych. No dokładnie, tutaj 100% tak się zgadzam z tym, co powiedziałeś. I w zasadzie właśnie kwestia indukowania tych stanów zapalnych w czasie postępującej masy, no może być czymś naprawdę mało znanym, a jednocześnie bardzo znaczącym. Mianowicie tak naprawdę powinniśmy tutaj spojrzeć na początku na samą kwestię specyfiki tego, co się dzieje z naszymi adipocytami, czyli z naszymi komórkami tłuszczowymi w czasie okresu budowania masy mięśniowej. No one w wyniku surplusu energetycznego oczywiście zwiększają swoją objętość. No a jak powszechnie wiadomo, adipocyty to nie są komórki, które po prostu sobie gdzieś tam leżą w tym naszym organizmie i albo są większe, albo mniejsze, ale w zasadzie nic się więcej się nie dzieje. No tylko jest to tkanka, która pełni między innymi funkcje endokrynne, czyli funkcje wydzielnicze. Ona potrafi wydzielać hormony, między innymi leptynę, ale co ciekawe, również potrafi wydzielać cytokiny prozapalne. No i jest to logiczne, że im większe te adipocyty będą, tym większą ilość cytokin prozapalnych będą w stanie wydzielać. Tak naprawdę tutaj trzeba by przede wszystkim trzeba by przede wszystkim wspomnieć o interleukinie 6, bo tutaj w wyniku nadbudowy tych adipocytów będzie ona istotna. Interleukina 6 jest w zasadzie taką ciekawą miokiną. W zasadzie może ona pełnić funkcje zarówno antyzapalne, jak i prozapalne. A to, czy jest prozapalna, czy przeciwzapalna, oczywiście zależy od jej stężenia oraz tego, czy jej wydzielanie jest inicjowane przez kurcz mięśni, czy tkankę tłuszczową. My oczywiście zajmujemy się tą kwestią, kiedy są one wydzielane przez tkankę tłuszczową właśnie w czasie budowania masy i zwiększania objętości tej tkanki tłuszczowej. W zasadzie sam wysoki poziom spoczynkowy interleukiny 6 wskazuje już na jakieś przewlekłe zapalenie, którego my absolutnie nie chcemy, bo jest to albo na ogół jakieś niepożądane schorzenie, które gdzieś tam może prowadzić do destrukcji tkanek w wyniku nadaktywności układu immunologicznego, czyli autoimmunologii.
Natomiast w momencie, kiedy mamy zbyt dużo tkanki tłuszczowej w czasie budowania masy mięśniowej, co oczywiście spowodowane jest albo zbyt długim prowadzeniem surplusu, albo zbyt dużą wielkością tego surplusu, to będzie to niekorzystne z tego względu, że właśnie większa ilość stanów zapalnych będzie utrudniała budowanie masy mięśniowej, co znajduje swoje potwierdzenie w literaturze naukowej. I tutaj były badania na przykład, które pokazywały, że przewlekłe stany zapalne mierzone poprzez ilość białka cera aktywnego, czyli CRP, korelowało z dużo gorszym przyrostem masy mięśniowej w odpowiedzi na trening siłowy. I tutaj było to badanie, z tego co pamiętam, opublikowane w Medicine and Science in Sports and Exercise w 2017 roku. Były też inne badania, które również pokazywały, to, z tego co pamiętam, były badania na kobietach akurat po menopauzie, ale również pokazywały, że ta ilość stanów zapalnych bardzo mocno korelowała z możliwościami, jeśli chodzi o przyrost beztłuszczowej masy ciała. Więc widać, że generalnie zbyt duża ilość tkanki tłuszczowej będzie tutaj negatywnie na to wpływała. No i zastanawiające jest oczywiście, jaki mechanizm przede wszystkim będzie za tym stał. No i tak naprawdę, jeśli spojrzymy sobie na literaturę naukową, to pierwszą sprawą, która nam się powinna tutaj gdzieś tam wyklarować, jest to w zasadzie, o czym mówiłem na początku, czyli tak, my chcąc budować mięśnie, chcemy uzyskać jak najkorzystniejszy bilans pomiędzy syntezą białek mięśniowych a rozpadem białek mięśniowych, tak, czyli syntezę białek mięśniowych netto. I tutaj rzeczywiście jedno z badań, które sprawdzało trzy grupy. Jedna grupa to były osoby z odpowiednią masą ciała, czyli też z taką nie za dużą ilością tkanki tłuszczowej. Druga grupa to były osoby z nadwagą i trzecia grupa to były osoby z otyłością. I tutaj rzeczywiście okazało się, że im podawano akurat wołowinę i sprawdzano właśnie, jaka będzie odpowiedź tempa syntezy białek mięśniowych. No i okazało się, że właśnie osoby, które były otyłe albo miały nadwagę, czyli po prostu zbyt dużą ilość tkanki tłuszczowej, wykazywały się gorszą odpowiedzią w wyniku gorszej tutaj aktywacji właśnie samego procesu syntezy białek mięśniowych. Mówiąc prościej, im jesteśmy, że tak powiem, może inaczej. W momencie, kiedy przekroczymy pewną granicę ilości tkanki tłuszczowej, no to niestety będzie się pogarszała nasza wrażliwość anaboliczna. Czyli właśnie to, jak my reagujemy zarówno na aspekty żywieniowe i związane z tym nasilanie tempa syntezy białek mięśniowych, jak i na aspekty treningowe. Jeśli chodzi o aspekty żywieniowe, tak jak powiedziałem, tutaj prawdopodobnie dokładnym mechanizmem jest to, że wskutek bardzo dużej ilości tkanki tłuszczowej dochodzi do zapalenia i pogorszenia funkcji samych lizosomów, ale tak wspominałem na początku, lizosomy to jest to organellum komórkowe, gdzie przede wszystkim ten kompleks mTORC1 będzie, na którym będzie kompleks mTORC1 uruchamiany i co będzie prowadziło finalnie do wzrostu tempa syntezy białek miofibrylarnych, więc to będzie ten mechanizm, przez który nadmiar tkanki tłuszczowej będzie hamował nam tą taką wrażliwość anaboliczną i nadawanie tempa syntezy białek mięśniowych skutek aspektów żywieniowych, natomiast skutek aspektów treningowych. Tutaj wydaje się tak naprawdę teoria sygnału i hałasu. Czyli jeśli nasz trening wywołuje jakiś stan zapalny, czyli jest to jakiś bodziec dla komórek satelitarnych, które będą wspierać tutaj regenerację włókien mięśniowych i nadbudowę tkanki mięśniowej, tak w momencie, kiedy cały czas będzie bardzo wysoki poziom stanów zapalnych, niestety te komórki będą już i tak nadaktywne przez cały czas i sam sygnał, czyli coś indukowanego treningiem, nie będzie się przez to przebijało, tak? Więc po prostu nasz organizm jak gdyby nie będzie zauważał tego sygnału, który daje nam trening w
kontekście takiego indukowanego stanu zapalnego, ze względu na to, że po prostu te stany zapalne będą cały czas na bardzo wysokim poziomie. No i niestety tutaj prawdopodobnie też dojdzie do gorszej odpowiedzi w kontekście budowania masy mięśniowej. I tutaj bardzo fajną pracą naukową jest badanie z 2014 roku przeprowadzone przez Gordona Fischera z wykorzystaniem osób, które nazywa się tak zwanymi hard gainerami, czyli osób, które mają problem z budowaniem masy mięśniowej, z nabieraniem w ogóle tutaj tej masy ciała i szczególnie masy mięśniowej. No i w badaniu sprawdzono markery stanu zapalnego, takie jak TNF-alfa, CRP i właśnie poziomy interleukiny 6. No i przeprowadzono taki 4-miesięczny plan treningowy, gdzie mierzono przyrosty beztłuszczowej masy ciała i jak się okazało, osoby, które nie zwiększyły tej beztłuszczowej masy ciała, charakteryzowały się właśnie wyraźnie wyższym poziomem stanów zapalnych w stosunku do osób, które te mięśnie budowały efektywnie. No i szczególnie tutaj na pomiarach było widać, że TNF-alfa jako ten marker stanów zapalnych był znacząco podwyższony u tych tak zwanych non-responderów, czyli po polsku bardziej znanym terminem hard gainerów, tak. No i to potwierdza właśnie konieczność stosowania po pierwsze diety skonstruowanej tak, by możliwie jak najbardziej obniżać te stany zapalne, no i po drugie do niedoprowadzania do nadmiernej ilości tkanki tłuszczowej w organizmie. Więc ja tutaj bym dał taki końcowy wniosek, że im dalej idziemy w las, im dalej w tą redukcję, tym bardziej powinniśmy zwracać uwagę na jakość produktów żywieniowych, żeby tutaj kontrolować glikemię. Myślę, że też jeszcze o tym zaraz wspomnisz, Mateusz, żeby kontrolować glikemię, bo wiadomo, że takie nagłe skoki insuliny też są bardzo prozapalne, żeby używać jak najmniej przetworzonych produktów, dbać o podaż błonnika i właśnie nie przejadać się tym syfem, bo im dalej w las, czyli im więcej tkanki tłuszczowej już mamy, tym sama tkanka wielkość tych adipocytów, ilość tkanki tłuszczowej będzie determinowała coraz wyższy poziom zapalny. Więc my musimy starać się żywieniowo jak najbardziej to redukować. Więc właśnie włączać produkty antyzapalne, odpowiednia kompozycja diety, nie wywoływać tych bardzo wysokich skoków insuliny itd., itd. Natomiast u większości osób jest to odwrotnie. Czyli nie dość, że tkanka tłuszczowa i adipocyty coraz więcej tych stanów powodują zapalnych, tym jeszcze my więcej dokładamy syfiastym jedzeniem, tak? I w ogóle nie pilnowaniem tego wszystkiego, a najczęściej to jeszcze w ogóle wielkość surplusu jest za duża na końcu redukcji, bo na przykład zupełnie nie liczymy kalorii, sobie widzimy kebaba, to mówimy, a jestem na masie, to tam zjem sobie kebaba, nic mi się nie stanie, nie? No i niestety daje to taki efekt, że tych stanów zapalnych jest na tyle dużo, że po prostu budowanie masy mięśniowej jest znacznie utrudnione i bardzo dużo osób uważa, że w ten sposób w ogóle sobie psuje okres budowania masy mięśniowej. Teraz tak się trochę głupio pokrzyłem, bo właśnie jestem w okresie masowania bez liczenia kalorii, ale jeśli chodzi o to liczenie kalorii, to gdzieś tam to jest, ja uważam, że jak najbardziej fajnie sobie nie liczyć kalorii na masie, ale trzeba mieć jakąś świadomość żywieniową, nie? Ty jesteś osobą, która na pewno ma taką świadomość, ale no nie oszukujmy się, dużo osób nie ma i bez liczenia kalorii popada w pewne skrajności, tak? I tu trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy bez liczenia kalorii ja będę na tyle świadomy i mam na tyle już jakieś takiego doświadczenia, że sobie poradzę, nie? Tak, tutaj właśnie się zaśmiałem, bo tak jak mówisz, to liczenie kalorii może pomagać właśnie optymalizować te przyrosty, żeby ta nadwyżka nie była zbyt wysoka. No ale jeśli jest się w stanie mniej więcej na oko intuicyjnie celować w takiej dosyć spokojny przyrost masy ciała, no to jak najbardziej będzie to git. Wspomniałeś o glikemii i ja boję się zagłębiać ten temat, bo nigdy nie skończymy. W zasadzie nagraliśmy podcast, no właśnie. Dokładnie, nagrywaliśmy cały podcast, więc tam jak najbardziej więcej można na ten temat posłuchać. No ale myślę, że fajnie było to jakby tak podsumować takimi zaleceniami w zasadzie, jak dobierać te produkty i na co zwrócić po prostu uwagę, żeby ta jakość diety była odpowiednia i żebyśmy wspierali tą budowę masy mięśniowej, a nie ją sabotowali. Także najpierw wyszedłbym od tłuszczów, czyli tak jak wspomnieliśmy, sama ich ilość jakby nie jest
aż tak istotna, jeśli się mieści w jakichś tam rozsądnych granicach, typu te 20-35% energii. Bardzo istotna jest ich jakość. Czyli tutaj mam na myśli to, że chcemy wybierać tłuszcze jedno- i wielonienasycone, no a uważać na nadmiar tych kwasów tłuszczowych nasyconych. Dla ogółu populacji zalecenia mówią, żeby ograniczać nasycone kwasy tłuszczowe do 10% energii maksymalnie. No i też tego bym się maksymalnie trzymał i nie wykraczał wyżej. Po prostu wiemy, że te nasycone kwasy tłuszczowe będą sprzyjały gorszym parametrom, chociażby związanym właśnie z kontrolą glikemii. To jest całkiem fajna metaanaliza z 2014 roku, która to podsumowuje. Czyli no właśnie jakość tych tłuszczów bazujemy na roślinnych, nienasyconych. Dalej, tak jak wspomniałeś, nadwyżka energii, żeby nie była zbyt wysoka. Odpowiednia podaż błonnika przy wyższych ilościach kalorii, no to wiadomo, nie jest to zwykle jak problem, szczególnie jeśli będziemy bazować właśnie na tych produktach nisko przetworzonych, jak zboże jakieś mniej rafinowane, jak dodam jakieś strążki, owoce, no to tego błonnika całkiem sporo nam będzie wpadało i raczej nie będzie to problematyczne. O czym tu też warto wspomnieć? No, z takich czynników jeszcze powiedzmy pozażywieniowych, no to wiadomo sen, odpowiednia regeneracja, dieta ogółem przeciwzapalna, czyli w zasadzie co pod tym wszystkim, o czym wspominałeś, jak można by to ubrać w taki konkretny model, no to na pewno można tu wspomnieć o diecie DASH, czyli diecie śródziemnomorskiej, które promowane są jako takie, powiedzmy, jedne z najzdrowszych modeli żywieniowych, no i one również opieranie trochę swojego podejścia o te modele może się okazać pomocne. No, czyli to jest na pewno ograniczenie produktów kafeteryjnych, słodyczy, jakichś wyrobów cukierniczych czy fast foodów, no bo one będą bogate w rafinowane węglowodany, w cukry proste, we wspomniane właśnie kwasy tłuszczowe nasycone i izomery trans, które jeszcze mniej korzystne dla tych naszych celów będą. No, szczególnie właśnie chyba warto tutaj o tych transach wspomnieć, bo tak jak te, powiedzmy, węglowodany rafinowane i tak dalej, to jest jeszcze coś, co szczególnie przy śmigającej insulinowrażliwości, niskim poziomie stanów zapalnych na początku masy jesteśmy w stanie spokojnie upchnąć, też szczególnie gdzieś tam fajnie to około treningowo może się wkomponować. Tak, rzeczywiście te tłuszcze trans, które najczęściej znajdują się w wysoko przetworzonych produktach kafeteryjnych i słodyczach, no to tutaj warto uważać i eliminować to na tyle, ile tylko możliwe. W związku z tym, jak już wybieramy jakieś wyżej przetworzone produkty rekreacyjne, no to fajnie, żeby one były niskotłuszczowe, bo wtedy prawdopodobnie właśnie ograniczymy tą podaż tych najbardziej niechcianych tłuszczów trans. Tak, zdecydowanie, jeśli już chcemy sięgać po jakieś produkty, powiedzmy słodycze i takie smakowite produkty, to ja bym poszedł w coś w stylu żelki, niskotłuszczowe pierniki, jakieś sorbety też są super opcją, czyli takie wysokowęglowodanowe. Big milki, delicje. Dokładnie, tutaj można całą listę stworzyć. Dokładnie. I co też według mnie się fajnie sprawdza, to powiedzmy kierowanie trochę tych produktów wyżej przetworzonych w okolice jednostek treningowych. No wiadomo, że w trakcie treningu i potreningowym wrażliwość insulinowa jest dużo wyższa i będzie to sprzyjało sprawniejszemu transportowi glukozy do naszych komórek mięśniowych. Więc jeśli mamy sporo tej energii i chcemy ją gdzieś upychać, czy to dlatego, że mamy problem z przejedzeniem tych kalorii, czy po prostu chcemy właśnie sprzyjać optymalizacji tego zdrowia i też naszych przyrostów, to ja bym wrzucił węglowodany w trakcie treningu intra-workout i to może być albo jakiś popijany izotonik, albo jakieś piwko zero, albo właśnie jakieś żelki przygryzane, czy pierniki. Po prostu to jest takie fajne trochę sobie umilenie treningu, bo coś tam możemy jeszcze słodkiego zjeść. Plus właśnie lepiej dysponujemy tymi
substratami w tym czasie, plus jeszcze przy jakichś dłuższych i głównie dłuższych jednostkach treningowych, nawet na siłowni, jeśli sięgają na masie 2 godzin, czy nawet 1,5 godziny, no to pewien jakiś drobny efekt ergogeniczny też, myślę, możemy zaobserwować, szczególnie właśnie przy tych ostatnich ćwiczeniach, gdy już jesteśmy całkiem solidnie zmęczeni. Także w tym okresie okołotreningowym bym upychał, że tak powiem, te wyżej przetworzone produkty, jeśli już chcemy je włączać. No i to myślę, że takie główne czynniki. A jeszcze o soli warto wspomnieć, bo wiadomo, im więcej jedzenia, tym więcej soli też wpada. I ja nie powiem, że osoby ćwiczące powinny bardzo sól ograniczać, bo to też zależy właśnie od indywidualnego spożycia i czasami są osoby, które intensywnie trenują, intensywnie się pocą i sporo tej soli tracą. Aczkolwiek też nie sądzę, żeby zdecydowanie nie jestem zgodny z polecaniem przez niektórych dorzucania, nie wiem, 10 gramów soli do wody przed treningiem, bo 10 gramów? Kurczę, to chyba jak ktoś chce kogoś zabić. No to obserwuj internety dokładnie. Nie no, parę razy się spotkałem, że przy treningiem właśnie do wody to najlepiej cytrulinę i 10 gramów soli, bo lepsza pompa będzie. No, ale powiem Ci, że 10 gramów to już jest taka ilość, że naprawdę jakbyś to dorzucił do takiej szklanki wody, to no nie wiem, czy mi to przeszło przez gardło. No to jest jedna kwestia, że też się zastanawiam, jak to można wypić, no ale po prostu... No nawet mimo tego jest to dosyć abstrakcyjne i po prostu nierozsądne. Także ta sól, nadmiar soli też będzie sprzyjał procesom zapalnym i no nie będzie po prostu czymś, co bardzo chcemy na tej masie mieć. No a wiadomo, właśnie im więcej jedzenia, tym tej soli siłą rzeczy więcej wpada. Także skupianie się jeszcze i dorzucanie jej dodatkowo no raczej korzyści nie przyniesie żadnych. Ja bym też zwrócił uwagę tak na to, że skoro w czasie budowania tej masy mięśniowej, w czasie okresu surplusu, no chcąc nie chcąc będzie nam się podnosił ten poziom stanów zapalnych ze względu na endokrynne funkcjonowanie adipocytów, to jeszcze ważniejsze wydaje mi się niż w okresie redukcji będzie tutaj odpowiednie spożycie warzyw i owoców w kontekście ich takich funkcji antyzapalnych. Co o tym myślisz? Zdecydowanie, jakby ja bym do tego podszedł tak, że one będą na pewno pomocne na tyle, na ile jesteśmy w stanie je konsumować pod kątem komfortu żołądkowo jelitowego, żeby też nie zawalać się zupełnie tą objętością jedzenia czy błonnikiem, ale na pewno nie powinny być zapominane to, co wydaje mi się, że to jest chyba takie popularne, nie? Zdarzać. Tak, że na masie to w ogóle, ja to po sobie widzę, że i w ogóle po ludziach, że na masie no to się w ogóle często zapomina o tych warzywach i owocach, no bo też wiadomo tak, na redukcję no to i nawet brokuł smakuje fajnie, a na masie już też jakby nasz taki poziom, jakby to powiedzieć, od którego produkt jest smakowity, się bardzo mocno podwyższa, no już ten brokuł nam tak nie smakuje i też między innymi przez to o tym zapominamy, no i też przez to rzeczywiście jesteśmy bardziej syci. No tak, także tutaj tym bardziej trzeba bardziej pokombinować pod kątem przyrządzenia tych warzyw, żeby one były po prostu smaczniejsze, czy w bardziej takiej korzystnej formie, no bo faktycznie na masie nikt nie weźmie sobie suchego brokuła i nie będzie go wcinał, a na redukcji to może i tym by się faktycznie dało nasycić i zaspokoić smakowo. Także tak, tutaj kwestia przyrządzenia tego, czy nawet wyrzucenie tego w formie jakiejś zupy krem, czy dorzucenie jakichś warzyw liściastych do szejka, to na pewno takie sposoby, które pomogą zjeść trochę więcej tych warzyw, no lub po prostu ewentualnie bardziej się skłaniać w stronę większej ilości owoców kosztem tych warzyw, no ale nie powinny być to czynniki, o których po prostu zapominamy. No bo teraz jesteśmy na masie, to w sumie nie potrzebujemy sytości takiej, to możemy zapomnieć. No ale tak jak mówiłeś, no w trakcie budowy masy mięśniowej te warzywa i owoce tym bardziej mogą być dla nas korzystniejsze.
Jasne. Jeszcze jako taki mały off-top może wrzucę, że właśnie jeśli ktoś dość długo przeprowadza ten okres budowania masy mięśniowej, no nie dość, że zwiększa się poziom stanu zapalnych ze względu na tkankę tłuszczową, ze względu na glikemię, na to wszystko, na ciężkie treningi itd., itd., to uważam, że też oprócz takich supli, o których mówi się w każdym podcaście i po prostu spotykacie je w każdym poście na social media, czyli tych podstaw, kreatyna, cytrulina, azotany itd., itd., no to właśnie fajnie wspomnieć suplementy antyzapalne w kontekście okresu budowania masy mięśniowej, takich jak standaryzowane ekstrakty z imbiru, kurkumina z piperyną, właśnie tego typu rzeczy, plus ewentualnie też rzucenie w pewnym etapie jakichś insulinomimetyków, takich delikatnych, bardziej nawet typu produkty pokroju cynamon, gymnema i morwa, wydają się być fajne w kontekście też kontroli glikemii, no i właśnie redukcji tych stanów zapalnych, na którym tak bardzo nam powinno zależeć, szczególnie w tej drugiej, tak, że tak powiem, w drugim etapie budowania masy mięśniowej. Wydaje mi się, że to jest też taka rzecz, która jest rzadziej poruszana w social mediach i w, no generalnie w kontekście tematu budowania masy mięśniowej. No tak, ja akurat nie ukrywam, że specjalnie nie stosuję, czy nie zdarza mi się jakoś zlecać innych rzeczy niż, nie wiem, witamina EPA i DHA, kwasy czy jakiś cynamon do posiłków jako taki dodatek, raczej bardziej w suplementację nie idę przy surplusie, no ale to co powiedziałeś jak najbardziej ma sens i wiem, że stosujesz w praktyce i że się też może sprawdzać. Okej, no to myślę, że w zasadzie chyba dotarliśmy do końca naszego podcastu. W zasadzie wszystkie aspekty, które planowaliśmy, zostały, wydaje mi się, omówione. Jeszcze sobie spojrzę, ale w zasadzie tak, zostało nam to podsumowanie. To może ja zacznę. Podsumowując, budowanie masy mięśniowej powinno być tak samo dobrze przemyślane jak okres redukcji tkanki tłuszczowej, a ja powiedziałbym nawet, że jest to okres, który jest bardziej skomplikowany niż okres redukcji tkanki tłuszczowej i co więcej, powiem, że z moich obserwacji wynika, że większość osób źle przeprowadza okres budowania masy mięśniowej i popełnia więcej błędów niż w czasie redukcji tkanki tłuszczowej. W związku z tym, że jest to tak bardzo złożony proces, który jest czasem na progresję, powinniśmy do tego podejść naprawdę z taką dużą dozą ostrożności, z dużą dozą pokory, starać się to wszystko odpowiednio rozplanować, nie traktować tego jako taki kompletny off-season, gdzie tak naprawdę olewamy każdy aspekt i dietetyczny, i treningowy, bo po prostu skończy się to w ten sposób, że ten okres budowy masy mięśniowej nam nic nie da. Po prostu się ulejemy, zyskamy tą dużą ilość tkanki tłuszczowej, ale nie zyskamy masy mięśniowej. Tak najczęściej się dzieje niestety. Nie warto się też sugerować zawodowymi kulturystami, którzy rzeczywiście w samym okresie przedstartowym są w stanie zarówno zredukować tkankę tłuszczową, jak i zbudować masę mięśniową. Osób, które nie stosują ESA, tak niestety nie będzie. To jest taka podstawowa różnica. No i ustalając odpowiednią dawkę surplusu, rozkład makroskładników, powinniśmy właśnie kontrolować aspekty żywieniowe. W zasadzie dzisiaj się głównie skupiliśmy na tych aspektach żywieniowych, oczywiście treningowe również. No i do tych aspektów żywieniowych Mateusz, takie może krótkie podsumowanie jeszcze. No w kontekście tych kwestii żywieniowych, tak jak właśnie mówiliśmy o tej nadwyżce energetycznej, żeby nie była przesadzona, żeby podaż białka była odpowiednia, ale też raczej nie przesadzona. No i właśnie nie zapominać o spożywaniu warzyw i owoców, wyrzucać produkty rekreacyjne, czy bardziej, powiedzmy, bardziej przetworzone, jeśli jest to faktycznie konieczne, bo już nie jesteśmy w stanie przyjadać kalorii. I też odpowiednio je dobierać, nie? Tak, żeby właśnie to bardziej celować w te produkty, powiedzmy, wysokowęglowodanowe i niskotłuszczowe, o których mówiliśmy, jak żelki, pierniki, piwko zero, delicje i tak dalej. Celować z nimi bardziej w okolice okołotreningowe. Do tego właśnie dbać o jakość tych tłuszczów, czyli nie wcinamy sobie masła i smaltu,
krzyboczku i karkówki, tylko raczej jeśli chodzi o tłuszcze, to wybieramy te roślinne. Masło orzechowe może być spoko, jeśli już komuś bardzo potrzeba właśnie dobijania tych kalorii. Jakieś właśnie orzechy, oleje, oliwa chociażby jako dodatek do jakichś źródeł węglowodanowych w stylu ryżki, kasza. Bardzo łatwo przemycić te kalorie, a są to fajne kwasy tłuszczowe. No i zachować właśnie ten rozsądek, jeśli chodzi o tempo przyrostu masy ciała. Tak, czyli im bardziej jakościowo podejdziemy do kwestii żywienia, tym też na pewno nasz organizm nam się oddzięczy w postaci większej ilości zbudowanej masy mięśniowej i lepszego zdrowia. Także warto o to zadbać. My z Mateuszem dziękujemy za dzisiejszy podcast. Jeszcze w ramach takiej krótkiej reklamy dodam, że jeśli Was interesują materiały związane z szeroko pojętymi sportami sylwetkowymi, to zapraszam na moją stronę gainsdesire.pl. Zdradzę też, że na jesieni, skoro już nagrywamy podcast o budowaniu masy mięśniowej, to zdradzę, że na jesieni również planuję szkolenie online dotyczące budowania masy mięśniowej. My za podcast dziękujemy. Mateusza znajdziecie w social mediach, na Instagramie, na Facebooku. Również wpada na naszą grupę SST Sport Science Team, do której serdecznie zapraszam. No i do siebie na Instagram Gains Desire oraz Side Desire z infografikami. Mateusz, tobie dziękuję za udział w podcaście. Myślę, że każdemu, kto dotarł do końca, się podobał i wyniósł jakieś nowe informacje. No i co, żegnamy się z Wami. Cześć, na razie. Cześć, dzięki za zaproszenie.